Parafrazując klasyka, pisać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale czy każdy powinien pisać? Każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. Cześć, siemanko, witam na kanale Rap Glass i zapraszam do obejrzenia już trzeciego odcinka, w którym omawiam książki napisane przez raperów. I tak, mieliśmy już Mesa, mieliśmy już Ostrego, mieliśmy już Quebo na Fide i mieliśmy już Leroya, który stoi sobie tutaj na wierzchu po ostatnim razie. Ostatnio był też ze mną Eminem, dzisiaj jest ze mną Tupac, a teraz czas na książkę kulinarną. Nie żartuję sobie, bo jeżeli chociaż troszeczkę interesujecie się postacią Wienia, może interesujecie się postacią Wienia, jak to brzmi creepy, to wiecie, że jednym z jego zajęć, oprócz tego, że potrafi składać rymy, jest to, że jest kucharzem. Jeżeli oglądacie ten film, jesteście przed śniadankiem, przed obiadkiem, przed kolacją, przed podwieczorkiem albo przed tą porą taką, co mniej więcej gdzieś koło drugiej w nocy podjadacie coś siedząc przed YouTube'em, no to lepiej zróbcie sobie jakąś przekąskę, bo ta książka sprawi, że zaraz będziecie głodni, sam tu zaraz sobie odpalę płatki z mlekiem. Ja nie miał kiedyś swój program o gotowaniu na kanale Kuchnia Plus, no bo gdzie by indziej, nazwa mówi sama za siebie i co? I tutaj też jest o gotowaniu. Tylko, że o tym, co gotują inni, o tym, co robią dla środowiska inni, o tym, jak się odżywiają inni, a kim są ci inni? Orina Krajewska, Olga Frycz, Mazolewski, Pepe, Aleksander, Baron Kosi, Natalia Przybysz, Mikołaj Komar, Kędzior, Ten Typ Mes, Pablo Pawo i Organek. Tu są wszyscy spisani, tu wam pokazuję, tu. Czyli raperzy, muzycy, aktorzy, osobistości kultury i jeden pies. I tylko, że nie policjant, bo Pepe, który tutaj jest, to też nie chodzi o piłkarza, tylko o psa Kędziora. Więc tak naprawdę reprezentant Molesty Ewenement bawi się tutaj w dziennikarza i przeprowadza wywiady rzeki w duetach na tematy, które wymieniłem wcześniej. Jak to wypadło, a w zasadzie jaką wypadł? No muszę wam przyznać, że całkiem dobrze. Może dlatego, że ja mam manię oglądania, słuchania, czytania, pochłaniania wywiadów rzek. Może dlatego mi się tak to czytało dobrze, ale umówmy się, kurczę, temat gotowania, tego co ludzie lubią jeść, tego co lubią sobie samemu przygotowywać albo zamawiać, no nie jest, kurde, ciężki do spierdol. Ale jest tutaj poruszonych kilka bardzo ciekawych kwestii, jak na przykład słynne rajdery koncertowe i to, co się ogólnie dzieje na backstage'ach, bo Wienio tutaj rzuca bardzo ciekawe stwierdzenie. Jeżeli zażyczycie sobie, jeżeli jesteście artystą, jeżeli zażyczycie sobie, żeby wam podali, zamówili waszą ulubioną rybkę, do tego waszą ulubioną surówkę i chcecie to popić wszystko waszą ulubioną herbatą, to nie jest gwiazdorstwo, tylko gwarancja udanego koncertu. Artysta ma się czuć dobrze i wtedy dobrze wykona swoją pracę. Proste? Proste. Ja jakoś, kurczę, o tym wcześniej nie pomyślałem. Jest tutaj też masa innych anegdot i opowiadań, jak ta na przykład od Aleksandra Barona, gdzie mówi, że człowiek przecież jeździ po całym świecie, je na ulicy w Wietnamie, a brzydzi się kupić serek od starszej pani na targu w Polsce. Wspomniałem już, czy nie wspomniałem, że rozmowy tutaj dzieją się w duetach, czyli tak naprawdę w trójkę, no bo Wienio ich przepytuje i dwie osoby ze sobą się konfrontują i jakbym miał wybrać, kto się najlepiej przeciął, to moim zdaniem na pewno Mes i Pablo Pawo oraz Wojtek Mazolewski i Organek. Tak, tak, myślę, że tak, czyli wszystko w muzyce, czyli wszystko w rodzinie, czyli wszystko tak jak tutaj na kanale. A na końcu tej książki macie przepisy. Burger Kędziora, Arabiata Natalii, jest gazpacio. Pamiętam, że Mes też tutaj robił stroganowa. Wok Kosiego, no jest tego od skór czy byka, więc ja już jestem głodny. A czy styl tej okładki kogoś wam nie przypomina? Oczywiście, że tak, moje rapowe głowy. Chodzi tutaj o artystę Lis Kula, który jest autorem takich okładek w Polsce, jak Do Małpa, Kilka Numerów o Czymś, czy Włody, Wszystko z Dymem. Wracając jeszcze do tych przepisów, które są na końcu książki, to wydaje mi się, że mogą się przydać z jednego powodu, bo umówmy się, rap jest jeszcze, kurde, jednak mimo wszystko jest różnie postrzegany w naszym kraju. Jeżeli ktoś z rodziny przyłapie was na czytaniu książki jakiegoś łobuza, który ma ksywkę Wienio, który w ogóle gra w zespole o nazwie Molesta Ewenement, co to jest za nazwa bandycka, to możecie pokazać mamie na przykład. Hej, mamuśka, zobacz, tu z tyłu są takie ładne przepisy, zobacz, tu jest taki stroganow, tu jest taka zupka, może coś przygotujemy razem, hej, mamusiu, proszę.
to ona ma takie: o, w książce od rapera są przepisy, dobrze synku, zróbmy. I już masz, człowieku, plus 10 do kieszonkowego. Także tak, ale jest jedna rzecz również, która mnie martwi, jeśli chodzi o tę książkę, i nie oduczę się tego patrzenia do środka książki, mimo że ja tu kurwa nic nie widzę. Zobaczcie, to wygląda tak i ja się patrzę tu po prostu, nie? Tak pokazuję wam, że mówię o tej książce, mimo że dobrze wiecie, że mówię o tej książce. Jest jedna rzecz, dla której warto żyć, i nie zmienia się nic, która mnie martwi. Można z tej książki wywnioskować, że jednak mimo wszystko, jeżeli się pilnujecie, jeżeli dobrze się odżywiacie, jeżeli macie jakąś dietę, która jest dla was zdrowa, która jest odpowiednia, to jednak po przeczytaniu kilku zdań, kilku różnych zdań od kilku różnych osób, możecie wywnioskować, że coś jest jednak kurde nie tak. No bo jecie mięso źle, jecie orzechy a jeszcze gorzej. Awokado? Nawet nie wymawiajcie tego słowa publicznie. Trzeba to wszystko przesiać przez grube sito. Bo wiecie, sito, bo to taki przyrząd kucharski, tak? Przyrząd kucharski? Nie wiem. Trzeba to przesiać przez grube sito, tak grube jak moja łyda. Tak, nagrywam w gaciach. Czego się spodziewaliście? No i co? Jak już sobie przesiejecie to wszystko przez grube sito? Jak już sobie przegotujecie sobie tam wszystko, co tam jest w tych przepisach z tej książki? No to możecie się zabrać za drugą pozycję, którą dzisiaj dla was przygotowałem, a już ogólnie szóstą, czyli Miłosz i Wszystkie ulice bogów. Nie dość, że łobuz raper, to jeszcze pali papierocha i jeszcze to jest na okładce. Naprawdę, tutaj w środku jest takie ładne twoje zdjęcie. Klasyczny wąż z plasteliny jest, kurde, tutaj kulkowany, kręcony, wydłużany. Klasyczny wąż z plasteliny. No naprawdę nie można było bez tego papierocha. To, co muszę nadmienić na początku omawiania tej książki, to to, że mimo że powiedziałem kilka złych słów, nawet nie kilka, może nie złych, może gorzkich słów o książce Adama Ostrowskiego, no to jednak mimo wszystko ten tytuł czytało mi się najgorzej. Ani to autobiografia, ani to wywiad Rzeka, z którego możemy się dowiedzieć nie wiadomo jakich cudów z życia Miłosza Boryckiego. I tutaj kurde nigdy nie wiem, czy to jest jakaś po prostu zbieżność nazwisk przypadkowa z Boryksonem, rekinem, konduktorem Chill Wagonu? Proszę, wyjaśnij ktoś. Ale dobra, bo troszeczkę wam nakłamałem. To jest wywiad Rzeka. Przeprowadza go Arkadiusz Gruszczyński. Pierwszy raz słyszę to nazwisko, przepraszam, nie mam tutaj zamiaru nikogo urazić, po prostu nie znam tej postaci. I to jest wywiad Rzeka, ale uwaga, o Śląsku, naprawdę nie żartuję. Człowiek, z którego się śmieją, że nagrywa tylko o Katowicach i tylko o tych swoich okolicach. I on sam tutaj w książce jest poświęcony cały temu rozdział, że on policzył, w ilu piosenkach tak naprawdę wspomina o miejscu, skąd pochodzi, że to jest tylko 5 tytułów. No to nagrywa książkę o tym, skąd pochodzi. Nagrywa, napisał książkę o tym, skąd pochodzi. O miejscach, o aglomeracjach, o tym, jak to wszystko się tam na przestrzeni lat zmieniało. Ale jednak, kurde, no, mimo wszystko jakoś mnie to bawi. Są tutaj relacje międzyludzkie. O tym, jak bardzo te relacje międzyludzkie są inne niż w jakiejkolwiek części Polski. O tym, że widzimy starszą panią w sklepie, właścicielkę tego sklepu, która potrafi krzyczeć do swojej koleżanki po drugiej stronie ulicy, która stoi w oknie i tak sobie rozmawiają, i o tym, że ludzie są tam tak bardzo bliscy. Oczywiście nie mogło zabraknąć też tematów górników, górniczych, górników, o tym, kim jest górnik, o tym, czym jest orkiestra górniczo-hutnicza, barburka i cała ta otoczka tego wszystkiego. I wszystko super, elegancko, okej, okay. Może ktoś ma na to zajawkę i chce się tego dowiedzieć akurat od Miłosza, ale zapytacie, no gdzie w tym wszystkim jest Miłosz? No do książki dołączone są felietony, napisane osobiście przez Miłosza, które są dużo lepszą częścią tej książki niż wywiad Rzeka przeprowadzony przez pana Arkadiusza. Jest tutaj felieton zatytułowany One, który opowiada o kobietach w życiu Miłosza. O jego mamie, o jego córce, o jego babci, o jego żonie i o tym, że nigdzie indziej na świecie nie ma silniejszych kobiet niż na Śląsku. Pamiętam taki jeden wywiad Miłosza, dokładnie u Karola Paciorka, w którym mówił, wspominał, że w studiu to on siedzi tylko w określonych godzinach, bo potem woli wrócić do swojej córki i do żony. Ja nie siedzę w studiu po nocy, nie walę wódki z kolegami. Jak robimy numery, nie ma nas 8, tylko jestem sam. Robię to od 12 do 16, bo się robię głodny, idę na obiad do domu. Albo muszę jechać odebrać córkę do babci którejś. Ja mam wtedy takie: wow, kurde, naprawdę? Przerwać cały proces myślowy? Bo tak się da, że przecież to jest masa burza mózgów, masa pomysłów, wena, natchnienie. Dajmy tutaj inną perkusję, zróbmy ten kawałek lepiej. Potem przeczytałem właśnie ten felieton i wiecie co? Zrozumiałem dokładnie, o co mu chodziło. Jest tych felietonów kilka, są one bardzo osobiste i bardzo dobrze napisane. Tutaj moja prośba, naprawdę mi już sprawdziłby się jako felietonista. Niech ktoś weźmie i pomyśli o tym, żeby go gdzieś zatrudnić, co? Ale
Jest tutaj w tej książce jeszcze coś dodane oprócz tych felietonów i są to teksty. Rapowe teksty Miłosza. Co ja mam z tym zrobić? Wpisać sobie na YouTubie Miłosz type beat, sobie niech leci sobie mi w tle i mam sobie wziąć tutaj tę stronę, tak? Na przykład o tu, jak są te szesnastki tutaj gdzieś, tak? Na czarno napisane. Tu, po kurde, akurat nie tu. Tu na przykład są, tak? Tutaj, tak? I co? I mam lecieć sobie ten tekst sam ze sobą w pokoju? Mam sobie go wyrapować? Mam to przeczytać po prostu? No nie wiem, może... Trzeba było to nagrać i dołączyć jakąś krótką epeczkę do tej płyty. Myślę, że sprzedałoby się to jeszcze lepiej, hej? A jak już jesteśmy przy muzyce, no to oczywiście troszeczkę o tej muzyce jest, ale tak jakoś, no troszeczkę, jakoś wiele nie zwróciło tutaj mojej uwagi. Ale pamiętam rozdział, w którym mówił o piątej stronie świata, pamiętam rozdział, w którym wspominał, że utwór, chyba najpopularniejszy utwór Miłosza, czyli Nie mamy skrzydeł, został napisany w totalnym upojeniu alkoholowym. Ale to tylko moja opinia, hej. Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko warto ją przeczytać, a już na pewno warto ją przeczytać, jak lubicie Miłosza. Przeszukajcie księgarnię. Mi się udało kupić ten tytuł za jakieś chyba 10 zł, to chyba tak, nawet niecałe, to było jakieś 9 zł z hakiem. Gdzie na początku była sprzedawana za ile? Tutaj za 45 ziko. Mimo, że ja się męczyłem, może wam sprawić dużo większą przyjemność, jednak mimo wszystko powtórzę to jeszcze raz, polecam. Polecam również dać łapę w górę, polecam również dać subskrypcję, jak się podobało, bo chyba przez dwa ostatnie odcinki o tym w ogóle nie wspominałem, więc się przypominam. Jeżeli jesteś ze mną od samego początku, to bardzo dziękuję. Jeżeli jesteś ze mną od teraz, to polecam ci obserwacje, które robiłem jakieś pół roku temu na temat rapowych płyt. I myślę, że po tym odświeżeniu tutaj, że siadłem w końcu przed kamerą z powrotem i pogadałem z wami chwilę, wrócimy do tych obserwacji. Obiecuję wam. Trzymajcie się, dzięki bardzo za oglądanie. 5.